Wszyscy chcemy! Ruskie czołgi premium! Ruskie czołgi premium! Ruskie czołgi premium! Bo tego chyba chcemy, co nie? No właśnie, wbrew temu, co myśli Wargaming, gracze nie jarają się zbytnio na wieść o nowym obiekcie ileś tam, w tym wypadku obiekcie 244, którego lepiej wam za chwilę przedstawię, ale spokojnie. To, co chcę przekazać, to to, że nie podoba mi się taka polityka firmy Wargaming i nie wydaje mi się, żeby był sens wypuszczać tak dużo premek zbliżonych do siebie parametrami i stylem gry. Część z tych maszyn spokojnie można byłoby dodać do drzewek jako uzupełnienie, rozgałęzienie, które sprawiłoby, że drzewko technologiczne mogłoby być dla kogoś milsze w grze i po prostu dawało większe pole manewru. I tutaj podam wam fajny przykład, jak ten czołg mógłby znaleźć się w drzewku radzieckim, ponieważ mam dla niego pomysł. Wiem, jak można byłoby go umieścić sensownie, więc wielu graczy narzeka, że po KW1S brakuje czegoś z pancerzem. Czegoś, co wiecie, dużo dinga. Dinga na tyle, żeby powiedzieć, że jest czołgiem ciężkim. Mamy KW-85, które zdecydowanie z pancerza nie słynie. A ten czołg fajnie pasowałby do drzewka, ponieważ mógłby być po KW-1S i w odróżnieniu od KW-85 miałby gorsze działo. Miałby lepszy pancerz, gorsze działo. Byłoby coś innego, prawda? Gracze, którzy wolą lepszy pancerz, byliby bardzo zadowoleni. No bo wiecie o tym, że potem mamy Isa, który ma te dwie cechy. Ma pancerz i ma działo, prawda? A KW-85 ma tylko działo i mobilność. Więc tutaj można byłoby to fajnie skomponować, wprowadzić do drzewka, no ale wiadomo, lepiej zrobić czołg premium. No dobrze, co możemy powiedzieć o naszym dzisiejszym bohaterze obiekcie 244? To na pewno jest przeciętna konstrukcja, umówmy się, to nie jest czołg wybitny, ale ma tam pewne swoje zalety, więc co tu jest spoko? Po pierwsze, pojazd ten ma działo, które jak na radziecki czołg jest dość celne i ma po prostu parametry, które sprawiają, że można komfortowo strzelać. Macie wysoką szybkostrzelność, słabą penetrację, mało uszkodzenie na strzał, ale dobrą celność i czas celowania. Do tego depresja minus 5 stopni, więc patrząc na to, macie działo jak rudy, jak T485M, ale na czołgu ciężkim. Czy to jest dobrze? No wiadomo, że nie, no bo to działo nie pozwala iść na wymianę, a tego uczy radziecka linia czołgów ciężkich. Więc skoro działo jest takie sobie, to jak z pancerzem? Z pancerzem jest całkiem nieźle, ponieważ pojazd ten ma 120 mm na górnej płycie na kadłubie. Wieżyczka troszkę słabsza, ale też potrafi odbić, więc z pancerzem jest nieźle, macie do tego jeszcze 880 HP. No więc pokazuję wam, jak wygląda pancerz. Proszę bardzo, dolna płyta faktycznie nie jest zbyt twarda, ale górna już potrafi odbić. Tutaj także jest wiele płyt skątowanych, prawda, obrzeża wieżyczki. Jarzmo też jest w stanie odbić w niektórych miejscach i tutaj oczywiście, jeżeli źle przymierzymy, to też będą rykoszety. Natomiast jeżeli gracz troszeczkę się zna, wycuruje w dolną płytę, w okolice wizjera, w garnek, to oczywiście nastąpi penetracja. Co z mobilnością? Pojazd ten maksymalnie jedzie 42 km na godzinę. Ktoś powie, wow, nieźle, ale pamiętajcie, że ma dość słabą moc na tonę, niecałe 12 koni. Co z maskowaniem? Maskowanie jest takie sobie i zasięg widzenia jest bazowy bardzo słaby, tylko 340 metrów, dlatego założymy na tym czołgu powłokę antyrefleksyjną, aby więcej widzieć. No i dobra, teraz możemy wejść do bitwy, zobaczymy, jakie tiery nam wylosuje. Jakie tiery nam wylosuje, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że rzuci maksymalnie siódemki. Są siódemki. Czyli takie nie za łatwe, nie za trudne, prawda? I tego, czego się boję w tej bitwie, to są kurde siódemki, bo jakbym spotkał takiego Isa 2, to wymiana z nim nie byłaby zbyt szczęśliwa, prawda? I opłacalna. Jak takim czołgiem się odnaleźć? Dotychczas walczyłem tylko na szóstkach i piątkach. Nie miałem styczności ze siódemkami, ósemkami, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało tak, wiecie, w 100%, ale mogę sobie wyobrazić, że muszę unikać uliczek, gdzie dochodzi do wymiany strzał za strzał. Muszę szukać okazji, aby upolować jakiegoś lighta, meda, coś, co
strzela za mało po prostu, tak jak ja. Ale jestem w stanie to trafić, bo mam dobrą celność i takie wyjątkowo snajperskie ruskie działo. Dlatego pojedziemy sobie na dół. Pojedziemy sobie dołem i tam poszukamy okazji, aby wysnajpić tego AMX-a 12 ton, tą V-kę. Cele takie szybkie, co wymaga sprawności w celowaniu, ale no, powinniśmy dać radę. Lecimy. KW3 obok mnie, tutaj kolega ze swoją grubą armatą, może nieźle przyfasolić. Też ma pancerz, więc on tutaj pewnie będzie grał pierwsze skrzypce. My tutaj postaramy się go ominąć. Dobra, jesteśmy niżej. E25 bardzo szturmuje. Ciekawy jest pomysł tego gracza na tą bitwę. Skracamy. Jest fałeczka za bunkrem, niestety. Teraz wyjeżdża. Mierzymy. Rykoszet niestety. Penetracji zabrakło. Ajajaj, niestety. Nie zdążyliśmy przodować, aby go trafić. No, dość szczęśliwy przyjazd tego gracza. Mało HP stracił, aż nasze 25 jest wykryte i potężnie karane. Teraz fałka wychyliła. Dostała raz, ładnie. Jest na gąsienicy, dobijemy go. Rykoszet niestety, zobaczcie. Występują braki w penetracji, to jest daleko. Ja wam powiedziałem, że to działo nie ma wybitnej penetracji. Takie KW-85 ma znacznie lepszą. No i widzicie mankament tego czołgu. Bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, żebyście widzieli, jak wygląda gra tym czołgiem, czego nie mamy, a co mają zwykle radzieckie czołgi. I uderzenie, i tą penetrację. No ale przynajmniej go trafiliśmy, więc nie można powiedzieć, że działo niecelne. Pojedźmy sobie tutaj. Spróbujmy od tej strony. Co widzimy? Widzimy ISA-2. Widzimy AT-8. Nie widzimy Skorpiona, nie widzimy Steyr-Waffentragera, czyli jeszcze musimy brać poprawkę na to, że te deki mogą być przykampione tutaj, w okolicach tego bunkra, prawda? Tam bardzo często gracze w te dekach się ustawiają, kampią. No i cóż. Trudno to jakkolwiek poradzić. Możemy delikatnie wychylić i zobaczyć, czy nie zapali się lampka po wychyleniu. Więc lampka jest. Lampki nie ma. Spróbujmy oddać strzał. Cisza. Cisza na horyzoncie. Dobrze. Idziemy dalej. Jest Churchill 7. To jest poważny. Poważny rywal. Poważny. Nie są żarty z nim. AT-8. Dobrze ustawione. Zładujmy na niego. Puder jedzie. A ja ładuję. Niedobrze. Dostał. Bardzo szturmuje. Duża agresja ze strony tego gracza. Trafione w bok, jest na strzał. Będzie chciał zjechać w dół. Albo tusować się po lewej stronie. Dobra. Odpuszczam go, bo są czarty. Pudel zdjęli. Zdjęty. Arta, o Jezu. Ała. Zabrała mi więcej niż ten pudel. Dwoma pociskami. No, to jest jednak bolesne. Jest fałka, zobaczcie. Słaby przestrzał, wiem. Ale nasza celność, o której wam opowiadałem, robi robotę i teraz trafiamy go. KW3, schowało się, jest AT-8. Pewne siebie to AT-8, pewne siebie. Ciekawe, czy skręci. Nie, jedzie tutaj na nas, naciera na nas. Bardzo pewne siebie. Jestem świadomy tego, że będę potrzebował z nim wsparcie na 100%. Sam nie dam rady. Sam nie dam rady. Nasze KW3 w tarapatach też sobie nie radzi. No koledzy. W artylerii. Pięknie, bardzo ładnie. IS-2. Ale mnie trafi teraz. Trafi mnie za zero, na szczęście. Artyleria pomaga mi. Mam AT-8 bokiem. Zdjęte. Elegancko. I wyjeżdżają kolejne czołgi. Dostał. Spróbujmy dobić fałkę. Zdjęty. Churchill. Twardy czołg na gąsienicy. Jest bokiem. Dostał. Trafił mnie za zero. Artyleria mi pomaga. Dobra, zdjęty. Dostaję w plecy od niszczyciela czołgów. Steyr-Waffentrager bardzo szybko ładuje. Należy się przed nim schować. Koniecznie. Jest KW-85. Zdjęte. Nie wiemy co ze Skorpionem, ale mamy 12 ton. Nie, jest schowany. Jest schowany, no dobrze. W każdej chwili z prawej strony może wjechać tutaj Skorpion, który jest na jeden strzał.
12 ton. O, o. 4 Wachentrager. Jeż w naszą stronę. Ajajaj. Skorpion od frontu. Nawet go nie dostrzegłem, było tego za dużo. Za dużo się działo w tej bitwie już. Pod koniec. Nie chciałem jechać do przodu, bo bałem się arty. Nie chciałem się odsłaniać, bo myślałem, że może mi kurde pomoże ta fałka. Ona pomagała bardzo ładnie. Tutaj miała przestrzał. No ale co zrobisz, było ich za dużo. Troszeczkę ta bitwa się nie potoczyła po naszej myśli. Zrobiliśmy 5 fragów. Zrobiłem 1600 uszkodzeń, 1000 po asyście. Coś poodbiłem, coś poodbijałem, więc wydaje mi się, że zobaczyliście ten czołg idealnie. Pokazałem wam, w jakich sytuacjach on sobie nie radzi, prawda? No nie radzi sobie na daleko, bo nie przebija. Nie radzi sobie w starciu z czołgami, które mają dużo uszkodzeń, ale potrafi odbić, co jest bardzo ważne. I czego raczej KW-85 by nie zaoferowało. Dlatego, jeżeli ktoś szuka takiego bardzo taniego czołgu do szkolenia załogi, ciężkiego, radzieckiego, to można by było jeszcze jakoś tam się na niego skusić, ale jeżeli mam być szczery, dużo lepiej jest dopłacić do 8 tieru, ponieważ szóstki, tak jak ta, nie zarabiają za dużo, a na pewno większą satysfakcję i przyjemność z gry zaoferuje wam T3485M, które można też kupić za golda, a ten czołg niestety jest do kupienia tylko w sklepie. Za nie mało wcale. Wcale nie za mało, więc to jest spory problem. Czołg ten kosztuje bodajże 80 parę złotych. Pokażę wam wynik, żebyście zobaczyli. 1600 uszkodzeń, 5 fragów. Bardzo mało zarobiłem, bo tam pod koniec no, posiłkowałem się goldem w starciu z Churchillem. Churchill jednak dość twarda bestia. I pokażę wam teraz, ile wynosi cena tego pojazdu. Więc można go kupić za 80, prawie 7 zł w najtańszym zestawie z załogą na 100%, za 120 w średnim zestawie i w najdroższym za 200. Czy warto? No wiadomo, ja jednak bym troszeczkę was od tego zniechęcał, bo te ceny są dość duże. Lepiej kupić ruskiego meda T3485M. Dużo przyjemniejszy według mnie. Na dłuższą metę. Także mam nadzieję, że taka prezentacja czołgu wam się spodobała. Dajcie znać, co myślicie o takim kolejnym klonie, który mógłby być w teorii w drzewku i jak ogólnie podoba wam się pojazd. Tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!